Szanowna Pani Poseł, Panowie Generałowie, Panie i Panowie Oficerowie, Podoficerowie, Szeregowcy, Włodarze pięknego, słonecznego Wrocławia i regionu Dolnego Śląska, nie ukrywam, bliskiego memu sercu, księża kapelani, szanowni goście, a nader wszystko Panie i Panowie Oficerowie, pozwolę sobie tak oficjalnie pierwszy raz zwrócić do Was. Kilka tygodni temu byłem na święcie dowództwa operacyjnego na zaproszenie pana generała Piotrowskiego. W szczególnej okazji dowództwo otrzymało imię świętej pamięci generała Bronisława Kwiatkowskiego. Oficer z małej miejscowości zostawił piękną dziewczynę i rozpoczął studia w waszej uczelni wiele lat temu. Służba skierowała go najpierw do 11. Drezdyńskiej Dywizji Pancernej, służąc w jednostkach zmechanizowanych pancernych. Finalnie trafił do wymarzonej 6. Brygady Powietrzno-Desantowej. Doszedł tam aż do stanowiska dowódcy. Był na wszystkich wojnach, na wszystkich studiach. Brał udział we wszystkich najważniejszych operacjach, jakimi zajmowały się Siły Zbrojne Rzeczpospolitej. Był oficerem kompletnym. W najbardziej niebezpiecznych miejscach, wykonując zadania bojowe, skacząc ze spadochronem. Do końca służby zostały mu 2 tygodnie. Ale nie wyobrażał sobie, że na zaproszenie zwierzchnika Sił Zbrojnych nie będzie asystował w bardzo ważnej podróży. Jak wszyscy wiemy, z tej podróży nie wróci. Chciałbym, żebyście zapamiętali, że to, co dzisiaj przyrzekliście, wielki akt zaufania, znaczy wiele, daje duże kompetencje, uprawnienia, ale również obowiązki. Służba od pierwszego do ostatniego dnia. Wszyscy ci, którzy założyli dzisiaj bordowe berety i są skierowani do 6. Brygady Powietrzno-Desantowej, chciałbym, żeby pamiętali, po czyich śladach będą stąpać. W 2004 roku oszalałym, podgrzanym przez radykalnego islamskiego przywódcę Muqtadę al-Sadra wybuchło powstanie i większość urzędów miejskich niestety nie mogła być utrzymana. Jeden się trzymał do końca w Karbali. Kiedy z panem prezydentem wręczałem odznaczenia wszystkim oficerom, podoficerom, ujmujące było to, że pan prezydent zwracał się do nich jak do bohaterów. Oni wszyscy byli zaskoczeni. W ogóle tak się nie czuli. Nie ma takiej szkoły, nie ma takiego kursu bohaterstwa. Trzeba po prostu od pierwszego do ostatniego dnia zadania wykonywać na najwyższym poziomie. Nigdy nie wiemy, kiedy zadanie, które zostanie nam postawione, będzie tak trudne, że jego wykonanie będzie tego bohaterstwa wymagać. Karbala jest tym symbolem. Chwilę później byłem na Monte Cassino, przyglądając się białym krzyżom żołnierzy II Korpusu generała Andersa. Oni też się nie zastanawiali nad tym, czy zostaną bohaterami. Rozumieli słowa lojalność, honor, poświęcenie, służba. Monte Cassino wydarzyło się przedwczoraj. Karbala wczoraj. Jeśli wydaje Wam się dzisiaj, że tak skomplikowanych zadań już dzisiaj nie ma, mylicie się. Wszyscy ci, którzy za chwilę dostaną przydział służbowy do 17. Wielkopolskiej Brygady, której wspaniałe rosomaki zdobią dzisiaj Waszą uroczystość. Za chwilę będą skierowani na pierwszą linię sił NATO do Rumunii, do misji AFP. Ci, którzy dostali przydział do 15. Giżyckiej Brygady Zmajzowanej, staną przy Smyku Suwalskim ramię w ramię z naszymi kolegami z armii amerykańskiej, brytyjskiej, rumuńskiej, chorwackiej, gotowości do wykonywania zadań skomplikowanych, ważnych, niebezpiecznych. Pancerniacy z 1. Batalionu, z 9. Brygady Kawalerii Pancernej będą strzegli w ramach kanadyjskiej grupy bojowej na Łotwie granicy jednego z członków NATO, wspierani przez waszych, troszkę tylko starszych kolegów od pana generała, lotników, którzy z powietrza będą wspierać wojska lądowe. To się dzieje naprawdę. Panie i Panowie
Dzisiaj zaufali wam wszyscy. Zaufa wam pan prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych. Wręczając patenty, zaufa minister obrony narodowej, wyznaczając was na stanowiska. Ja wam ufam bezgranicznie. Wszyscy generałowie, wasi dowódcy w jednostkach, dowódcy batalionów, kompanii. Ufają wam żony i mężowie, bracia i siostry, koledzy, koleżanki, cały Wrocław, cała Polska. To niezwykle ważna sprawa. Ale za tym idzie niezwykła odpowiedzialność, absolutne posłuszeństwo, subordynacja, oddanie temu, co najważniejsze. Panie i panowie oficerowie, chciałbym, że na pierwszej zbiórce, kiedy w mundurze polowym, z pięknie wyhaftowanym beretem, ze stopniem podpórznika, już za chwilę staniecie w swoich jednostkach. Zanim dowódcy was jeszcze przedstawią waszym podwładnym, w waszych głowach, było najważniejsze zdanie z dzisiejszej uroczystości. I nigdy cię nie zawiodę, ojczyzno. Panie i panowie oficerowie, wszystkiego dobrego, do boju.